Najpierw fanów Wiedźmina podzieliła informacja, że Henry Cavill wcieli się w rolę Geralta z Ri II, potem Netflix ogłosił pozostałych kluczowych aktorów, którzy pojawią się w filmie. Okazuje się, że Michał Żebrowski też miał szansę pojawić się w tej produkcji. W rolę Ciri, księżniczki Cimtry, wcieli się Freya Alland, która na swoim koncie ma już rolę w takich produkcjach jak Wojna Światów czy Kraina Bezprawia. Rolę Kalantę, babki Ciri, dostała J. Himej, Gra o Tron, geniusz, Björn Halinur Haraldsson zagra rycerza Aista, a Adam Levy, znany z Nightfall, Przekrętu, będzie druidem myszoworem. Okazuje się, że w ekranizacji sagi mógł pojawić się także Michał Żebrowski, odtwórca głównej roli w polskiej adaptacji. Miałem propozycję od Netflixa zagrania w serialu, ale nie zdążyłem wysłać kasety. Nagrałem, wysłałem jeden dzień za późno, ale oni powiedzieli, że czas się skończył, zdradza Michał Żebrowski w rozmowie Gość Radia Z. Pytany o to, czy nie żałuje, że Henry Cavill wygryzł go z Wiedźmina, Żebrowski odpowiada: ja się cieszę, że wreszcie Wiedźmin trafił w ręce profesjonalistów i że polska gra, polski bohater będzie miał szansę na realizację taką, na jaką zasługuje. Michał Żebrowski podkreślił, że wierzy w sukces produkcji i życzył Sapkowskiemu, by ten spędził emeryturę na wyspach Hulegula jako bogaty Polak, co było nawiązaniem do sprawy, którą autor Wiedźmina chce wytoczyć twórcom gry na podstawie książek. Sapkowski domaga się od firmy CD Projekt ponad 60 milionów złotych dodatkowego wynagrodzenia za wykorzystanie praw do utworów. Konsolowy i komputerowy Wiedźmin okazał się jednak hitem, zarabiając ponad miliard złotych. Byłem na tyle głupi, aby zostawić wszystko w ich rękach, bo nie wierzyłem w ich sukces. Ale kto mógł go wtedy przewidzieć? Mówił po czasie Sapkowski. Teraz pisarz uznał jednak, że należne mu są większe pieniądze i wystosował firmie CD Projekt wezwanie do zapłaty. Premiera serialu Netflixa zapowiadana jest na przyszły rok. Proszę zasubskrybuj kanał, dziękuję za likę.